Marcin dzisiaj, no trudny mecz, nie układał się poważnie, myśli stracona bramka w pierwszej połowie, no ale dużo determinacji w drugiej, no i remis. Mogło być zwycięstwo, ale remis też chyba cieszy. Tak, pierwsza połowa no, nie była zbyt dobra w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o skuteczność i akcję pod bramką, bo prowadziliśmy grę, mieliśmy tą piłkę w posiadaniu, ale nic z tego za bardzo nie wychodziło, więc jedna akcja, można powiedzieć, Siedlczan, no i od razu bramka. No tak, ale w drugiej połowie już lepiej weszliście w tą połowę, od razu bramka strzelona, potem rzut karny, no i mogło to się inaczej potoczyć. Dokładnie, fajnie, że od razu udało nam się strzelić bramkę. Tam super zachowanie też Patryka i do końca szedł na to Szewa, więc fajnie, że wywalczyliśmy ten rzut, tą bramkę pierwszą. No i to dodało nam skrzydeł, bo było widać, że złapaliśmy wiatr w żagle, no i chcieliśmy dominować dalej na tym boisku. No i to potwierdził rzut karny później, bo mieliśmy właśnie tę sytuację. Później rzut karny niestety niewykorzystany, ale no też szanujemy ten punkt, bo wiemy, w jakiej sytuacji byliśmy przez 7 miesięcy, że my nie wygraliśmy żadnego meczu i musimy naprawdę szanować to, że teraz tych meczów wygrywamy te mecze, no i ten dzisiejszy remisujemy. No właśnie, można powiedzieć, pasa bez porażki podtrzymana, na już w niedzielę ciężki mecz z liderem, z Miedzią Legnica. Tak, ciężki mecz z Miedzią, ale tutaj już te ostatnie mecze to wszystkie są ciężkie i to są na wagę złota i utrzymania Górnika w pierwszej lidze. I każdy sobie z tego zdaje sprawę i tak jak widać na boisku, nikt nie odstawia nogi. Okupujemy to gdzieś kontuzjami w poprzednich meczach, w tym meczu, więc widać, że każdy z zawodników chce dać wszystko dla tego klubu. I tutaj nie ma odstawiania nogi, tak jak powiedziałem, i każdy zasuwa na całym boisku.